Jana. Jest to opowieść o Piotruszu Panie. Jego wierną towarzyszką jest dzwoneczek, wróżka z Niwylandii. Wspólnie przeżywają wiele wspaniałych przygód. Dawno temu w Londynie żyła rodzina Darlingów z trojgiem dzieci, Wendy, Jaś i Michaś. Lubili siedzieć w swoim pokoju i wymyślać historię o Piotruszu Panie, aż tu nagle... Na szczęście w lesie śmietnik mam. Rozrzucę tu ten cały chłop. I raz! I dwa! Taram, tam, tam. I puch! I dwa! A co mi tam? I raz, i dwa! Taram, tam, tam. I buch! I ba! A co mi tam? Po raz czwarty w ten tygodniu. Czemu pan tak tu nabrudził? Proszę pana, tak nie można. Wiedzą to już nawet dzieci. No co wiedzą, śmieszny ptaku? To, że w lesie się nie śmieci. Ależ ciebie mądrą. Glińska. Nie chce pan uwierzyć sobie? Ani trochę. A więc dobrze, dziś las panu prawdę powiem. Ten, kto środowisko czuje, gorzko tego pożałuje. W lesie śmieci nie wypada. Patrzcie, patrzcie, prosiak gada. Wyskoczyły żabki z wody, poszły ogrzać słońcu w ciały, rozłożyły się na trawie, mokre brzuszki opalały. Krówki mają starka, lasków te zgromadka, tylko my z obecną, czerwcami nad rzeczką. Opuśćmy więc rzeczkę, chodźmy na wycieczkę, gdy przyjaciół znajdziemy, razem poskaczemy. Suficie i wołały, czy widzieć wszyscy w dole pod nami, wszyscy chodzą do góry nogami. Już nie chcemy chodzić po ścianach, chcemy z kimś tańczyć ogrona i skakać. Piosenki śpiewać, wesoło latać i biegać. Nowy przyjaciół szukamy, może chcecie iść z nami. Miłymi jesteście żabkami, chętnie pójdziemy z wami. I po
Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia naszego programu. Jestem pewna, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Na początek króciutki program publicystyczny na temat... No właśnie, za chwilę wszystko się wyjaśni. O, już jest! Zawitał dziś do nas specjalny, wyjątkowy gość, profesor Rozumek. Witam panią redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie. Profesorze, czy może przybliżyć pan naszym widzom temat pańskich ostatnich badań? Oczywiście. Prowadzę badania związane ze słowem mama. Tak? Pani redaktor, temat wydawałby się prosty i banalny, ale... Ale jakże bliski każdemu człowiekowi. Tak samo drogi dziecku, tak samo i dorosłemu. Czy pani wie, że niemal każde dziecko pierwsze słowo, jakie wypowiada, to właśnie mama? A tę najdroższą osobę można nazywać różnorodnie. Rozumiem, profesorze. Przygotowaliśmy nawet uliczną sondę. Łączmy się teraz z naszą reporterką. Natalio, czy mnie słyszysz? Zabrać się na stęsknione łono. Ten tam nie wygląda mi na niczyją rodzinę.
Ani omec, zostaw go już. Ależ moja droga, wyobrażasz sobie? On żyje, my nie. Jeśli zdołamy, zrobimy to. A ty, ołec, czy zostaniesz ojcem tego maluszka? Czy co? Nigdy nie mieliśmy dziecka, a matka chce, abyśmy się nim zaopiekowali. Jesteś pewna? Absolutnie pewna? Nigdy w życiu nie byłam pewniejsza. W takim razie tak. Jeżeli ty będziesz matką, ja zostanę ojcem. Chodź do mamy, chodź. Halo? Halo? Czy on ma jakieś imię, pani Owens? Jego matka mi go nie podała. Może zatem sami wybierzemy na imię. Wygląda trochę jak prokonsul Marek. Moglibyśmy nazwać go Markiem. Polonistyka. Z jednej strony najlepszy kierunek studiów, na jaki mogłam pójść. Ale z drugiej strony przeszkadzają mi tematy, które teraz omawiamy. Więc dlaczego poszłam na ten kierunek? No i w ogóle na studia. Od zawsze lubiłam czytać i pisać książki. Moją inspiracją jest nie kto inny jak Juliusz Słowacki. Czyli już wieszcz narodowy. Moją ulubioną książką jego autorstwa jest Część czwarta Dziadów. Ale w sumie Pan Tadeusz też był soko. W miarę szybko się go czytało. Który mamy rok? Kim pan jest i co robił pan u mnie w szafie? Ja wszystko mogę wytłumaczyć, tylko to jest trochę trudne do zrozumienia. Chce mi pan powiedzieć, że ukrywanie się w szafie jest trudne do zrozumienia? Niech pan stąd jak najszybciej wychodzi, bo zadzwoni na policję. Niech się pani uspokoi. Harold Jana, miło poznać. A śliczna pani, jak się nazywa? Zosia jestem. Ale kim pan jest i co robił pan u mnie w szafie? Rzecz trudna i niezrozumiała dla normalnego siemienina, ale postaram się to jakoś jasno wytłumaczyć.